będę przygotowywała naturalny oprysk dla róż z sody i z octu. Pojemnik jest 5-litrowy, więc dam dwie płaskie łyżeczki i jeszcze pół sody, trochę octu i uzupełnię wodą. Będę opryskiwała róże. Powinnam to była zrobić już wcześniej, zanim róże wypuściły pąki i liście, ale pogoda była u nas bardzo niesprzyjająca i będę pryskała naturalnym preparatem sody i octu. Dodałam jeszcze oleju. Olej jest potrzebny, ponieważ zwiększa przyczepność do liści tego preparatu. Jak często pryskasz róże? No, każdy ma tutaj swoje sposoby. My nie używamy oprysków chemicznych, więc naturalne opryski są dużo słabsze, mniej może skuteczne. Dlatego trzeba to robić praktycznie przez cały sezon. Nawet słyszałam taki przepis, że co 7-10 dni przez cały sezon, a przynajmniej 10 razy na pewno, ponieważ tyle razy zaleca się pryskanie róż preparatami chemicznymi. I opryskuję nie tylko sodą i octem, ale też preparatami roślinnymi z żywokostu, wrotycza, skrzypu, z cebuli, czosnku. Zależy, co tam zaczyna się już od wiosny, jakie rośliny zielne zaczynają się pojawiać. No to start. Wcześniej miałam opryskiwać malutki, ręczny, który pryskał nie rośliny, tylko mnie. Ja byłam cała mokra, gdy mąż to zobaczył, powiedział, że musi mi kupić porządny opryskiwacz. No i taki też od męża dostałam. Dodatkowo jeszcze zrobił przedłużenie taką rurką po to, żebym mogła wysoko dosięgnąć każdą roślinę. Gdy róże były małe i zaczynały się wspinać po podporach, żeby ich pędy tak nie opadały, zaczęliśmy z mężem przywiązywać je za pomocą miedzianych drutów. I wydawało nam się ten pomysł bardzo dobry, ponieważ akurat takie druty mieliśmy, a miedź nie dzieje i staje się niewidoczna, dzięki czemu uroda róż pozostaje na pierwszym planie. Niestety po jakimś czasie ten pomysł okazał się niezbyt dobry, ponieważ drut zaczął się wrzynać, wcinać w pędy róż i powstały takie rany. Te pędy, które były krótkie, a miały takie rany, ja przycięłam. Te, które są już takie dosyć długie i pną się po całej pergoli, zostawiłam, ponieważ zauważyłam, że wypuszczają pędy, liście. Ale jeżeli się okaże, że będą rosły źle, słabo, będę musiała niestety wyciąć, ponieważ przez taką ranę róża choruje, nie wypuszcza już takich zdrowych, pięknych pędów. Dlatego wszystkie druty, chodząc tutaj między różami, wszystkie druty ściągałam i nazbierałam ich całkiem sporo, ponieważ wiadomo, każdy nowy pęd, który się pojawiał, żeby był tak ładnie przygięty do pergoli, znowu zahaczaliśmy. Niestety teraz musiałam to wszystko pościągać. Opryskiwanie róż w alei różanej już zakończyłam. Zużyłam do tego celu 5 litrów oprysku, czyli cały ten pojemnik. Gdy róże mają liście i kwiaty, to oprysku używam znacznie więcej. Teraz będę pryskała róże rabatowe, parkowe. Muszę sobie przygotować kolejny roztwór.